Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Zapraszam Was dziś na kolejny przegląd kosmetyków z kwasami, ale tym razem sprawdzimy apteki i oczywiście marki dermokosmetyków. Podobnie jak w poprzednim filmie, gdzie robiłam taki przegląd odnośnie drogerii, Superfarm, Rossmann i Hebe, i tym razem wybrałam się właśnie stacjonarnie do różnych aptek, zarówno tych sieciowych, ale też takich mniejszych aptek, żeby zobaczyć, co znajdziemy stacjonarnie. Okazuje się, że tych kosmetyków stacjonarnie dostępnych w aptekach właśnie zawierających kwasy jest zdecydowanie mniej niż w drogeriach, ale też są. I jest jedna marka, która przoduje wśród wszystkich marek dermokosmetyków, a mianowicie Sezderma. Ona ma zdecydowanie najwięcej różnych serii zawierających też różne kwasy. Kwas azelainowy, traneksamowy, migdałowy, hialuronowy i wiele, wiele innych. No i dobrze, i zaczniemy właśnie może od marki Sezderma, bo serie, które znalazłam, to m.in. seria Azelac, czyli seria, która ma kosmetyki skierowane do cer naczyniowych oraz z trądzikiem różowatym. W składach tych kosmetyków znajdziemy kwas azelainowy, nisko i wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy, pantenol, wyciąg z ostropestu, lecytynę, kwas traneksamowy, witaminę E, pantolakton i wiele innych substancji. Tutaj przy tej serii będziemy mieć działanie przeciwbakteryjne, kojące, łagodzące, zmniejszające rumień, regulujące łojotok, zmniejszające podrażnienia i antyoksydacyjne. Między innymi dlatego, że mamy tutaj zawarty kwas hialuronowy i substancje łagodzące, takie jak pantenol, czyli będziemy mieć nawilżanie, ukojenie, ale będziemy mieć też działanie antybakteryjne ze względu właśnie na zawarty kwas azelainowy, ale z drugiej strony też działanie antyoksydacyjne. Więc będą to preparaty, które fajnie sprawdzą się, tak jak powiedziałam wcześniej, w przypadku skór naczyniowych, wrażliwych, trądzikowych, zwłaszcza takich, które cierpią na trądzik różowaty. Ale to jeszcze nie koniec, bo marka Sezderma posiada w swojej ofercie również bardzo podobną serię, która nazywa się Azelac Ru. I tutaj już mamy połączenie kwasu azelainowego z roślinnymi czynnikami wzrostu, mamy wyciąg z białej morfy, niacynamid, retinol, retinal, czy na przykład glukozyd askorbylu i wiele innych fajnych substancji. I to jest seria głównie skierowana do skór z przebarwieniami. Osiągniemy rozjaśnienie, redukcję przebarwień, działanie przeciwzmarszczkowe, depigmentacyjne, przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Jak widzicie, mamy tutaj fajne typy retinolu, mamy je połączone z kwasem azelainowym i to naprawdę daje, powiedziałabym, super działanie. Oprócz tego czynniki wzrostu, czyli będziemy działać przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwzmarszczkowo i właśnie antyoksydacyjnie. I to jest zdecydowanie taka seria, która fajnie sprawdzi się u osób borykających się z różnymi typami przebarwień. Nie tylko takie przebarwienia posłoneczne, ale również hormonalne, czy też przebarwienia pozapalne, po właśnie na przykład jakichś wypryskach. Bardzo ciekawa, słuchajcie, seria i bardzo fajne preparaty w ofercie. Oczywiście marka Sezderma, oprócz tego, że sprzedaje swoje produkty w wybranych aptekach, to możecie je znaleźć również online w różnych sklepach, ale też między innymi poczytajcie sobie na stronie marki Sezderma, co dokładnie zawierają te preparaty, jakie preparaty są dostępne w ofercie i do jakich skór to wszystko jest skierowane, bo tam naprawdę macie bardzo fajnie to wszystko opisane. Ale jeszcze znalazłam coś ciekawego w aptekach, jeśli chodzi o markę Sezderma. Akurat w oczy rzuciły mi się ampułki. Ampułki, które mają bardzo fajny skład, bo tam jest mieszanka kwasu glikolowego, dodatkowo w stężeniach między 6 a 15%. Mamy też dwie witaminy, witaminę C i E, kwas hialuronowy, wyciąg z alg, wyciąg z wąkroty azjatyckiej, czy na przykład bisabolol. I słuchajcie, to są ampułki, które bardzo fajnie sprawdzą się w przypadku skór dojrzałych, ale również z przebarwieniami. I marka Sezderma informuje nas o tym, że są to takie preparaty, ampułki, które warto stosować przed
podjęciem różnego rodzaju kuracji. Kuracji z peelingami chemicznymi, z retinoidami, kuracji złuszczających. Bo te ampułki będą działały silnie złuszczająco na naszą skórę i właśnie odsłaniały nowsze warstwy skóry, ale też będą fajnie działały na przebarwienia. Coś moim zdaniem nowego i coś ciekawego, bo ja tych ampułek osobiście jeszcze nie stosowałam. Nie wiem, jak zareaguje moja skóra na te stężenia kwasu glikolowego w połączeniu jeszcze z witaminami i nie tylko, ale składy, powiem Wam, że bardzo mi się podobają, a zwłaszcza te substancje aktywne. No i jest to fajne rozwiązanie dla osób, które zaraz zaczną wykonywać albo już zaczęły wykonywać właśnie różnego rodzaju zabiegi w salonach kosmetycznych, w gabinetach medycyny estetycznej i mogą jeszcze do tego dołączyć właśnie takie ampułki. Nie wiem, czy wiecie, ale marka Sensderma, oprócz tego, że ma w ofercie preparaty właśnie takie dermokosmetyki dostępne w salonach, to również ma preparaty profesjonalne i można wykonywać wiele ciekawych zabiegów z marką Sensderma w wybranych gabinetach kosmetycznych. No dobrze, moi drodzy, czas na kolejną markę, którą, a w sumie to preparaty, które znalazłam w aptekach i będzie to marka Evostin. Tak, jeszcze o tej marce nie było tutaj na moim kanale, ale myślę, że w jakimś tam najbliższym czasie to się zmieni. A poza tym szykuję dla Was też filmy na temat marek dermokosmetyków z serii Ciekawa Marka, więc też za jakiś czas zaczną się one pojawiać. No i co mamy z marki Evostin? Marka Evostin wydała taką serię Aesthetic. Tam są różne preparaty, ale mnie najbardziej zaciekawiły peelingi. I słuchajcie, w ofercie mamy trzy fajne peelingi z trzema różnymi kwasami. Mamy peeling z 12% kwasem glikolowym, który super sprawdzi się w przypadku cery mieszanej i tłustej, problematycznej, trądzikowej, grubej. Mamy również peeling z 5% kwasem migdałowym, a jak wiecie, kwas migdałowy będzie dobry do każdego typu skóry, ale również mamy peeling z 7% kwasem laktobionowym, który bardzo fajnie sprawdzi się w przypadku skóry wrażliwej, suchej, dojrzałej, a nawet naczynkowej. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się to, że marka Evostin udostępniła stężenia tych kwasów. Są to oczywiście ciekawe kwasy i też dają bardzo fajne działanie. Jak wiecie, kwas glikolowy, tak jak powiedziałam, sprawdzi się w przypadku skór grubszych, takich mieszanych, trądzikowych, problematycznych. Będzie działał złuszczająco, rozświetlająco, rozjaśniająco, ale też będzie dobry w przypadku osób, które borykają się z przebarwieniami. Z kolei mamy kwas migdałowy, który też świetnie działa antybakteryjnie. Tutaj mamy 5% stężenie, ale to też będzie kwas, który będzie złuszczał, odświeżał naszą skórę, rozjaśniał i działał przeciwzmarszczkowo, więc takie stężenie 5%, całkiem fajne stężenie, warto pomyśleć, jeśli macie skórę na przykład suchą, dojrzałą, nawet mieszaną, być może trądzikową, ale też chcecie podziałać przeciwzmarszczkowo, właśnie rozjaśniająco, rozświetlająco, no i przede wszystkim złuszczająco. A z kolei kwas laktobionowy, który jak wiecie jest zaliczany do kwasów PHA, jest to świetny kwas, który bardzo fajnie sprawdzi się u wrażliwców, u osób, które posiadają taką skórę jak ja, troszeczkę obawiają się, jak podziałać kwasami, żeby też osiągnąć taki fajny efekt na skórze, więc kwas laktobionowy w tym stężeniu 7%, myślę, że to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście marka Evostin na swojej stronie ma dokładnie opisane te preparaty, jak je stosować, kiedy je stosować, do jakich skór, co jeszcze dodatkowo znajdziemy w składach tych preparatów, więc zachęcam Was do zapoznania się właśnie z nimi. Oczywiście pamiętajcie, linki będą w opisie. I na zakończenie dzisiejszego filmu jeszcze jeden kosmetyk, który znalazłam stacjonarnie w aptekach i będzie to marka Pharmaceris. A mam tutaj na myśli krem do stosowania na noc, który zawiera 10% stężenie kwasu migdałowego. Co się później okazało, jak sprawdzałam sobie na stronie marki Pharmaceris, jest dostępna też słabsza wersja, tak bym powiedziała, czyli mniejsza zawartość, mniejsze stężenie kwasu migdałowego. Ale oczywiście moją uwagę przykuł ten, który był dostępny stacjonarnie, czyli ten 10% kwas migdałowy. Jak już wspomniałam wcześniej, kwas migdałowy jest takim kwasem, który można stosować przy każdym typie skóry. Nawet przy skórze naczynkowej, czy nawet skórze mieszanej, ale w przypadku właśnie tego preparatu mamy też inne substancje, słuchajcie, mamy glicerynę, mamy emolienty, mamy proteiny ze słodkich migdałów. To jest oczywiście krem zapachowy, znajdują się tam substancje zapachowe, ale skład jest bardzo fajnie skomponowany. Jakie osiągniemy działanie?
złuszczające, antybakteryjne, regulujące wydzielanie sebum, wygładzenie, działanie przeciwzmarszczkowe. Dla kogo taki krem? Krem dla osób, które borykają się z przebarwieniami, z problemem trądziku, które chcą odświeżyć skórę, nadać jej blasku, żeby wyglądała no przede wszystkim młodo i też myślą o działaniu przeciwzmarszczkowym. Ja bym powiedziała, że ten krem to jest taka bardziej kuracja niż krem do codziennego stosowania. Marka Farmaceris oczywiście też opisuje dokładnie, jak ten krem stosować, kiedy, do jakich skór i jak nim działać. Też podkreśla, że jest to krem do stosowania na noc, ze względu właśnie na zawartość tego 10% kwasu migdałowego. Moim zdaniem bardzo ciekawy produkt i warto się jemu przyjrzeć. Poza tym zwróćcie też uwagę na to, że jeśli chodzi o marki dermokosmetyków, to nie są marki, które mają bardzo jakoś wygórowane ceny. Oczywiście znajdziemy te tańsze i znajdziemy te droższe. Ale w aptekach często pojawiają się różnego rodzaju promocje, zwłaszcza jeśli chodzi o Superfarm i marki dermokosmetyków, więc jeśli coś Wam się tutaj spodoba, to warto się tym zainteresować. Tak jak w przypadku wcześniejszego filmu z takim właśnie przeglądem kosmetyków z kwasami, i tym razem zostawiłam Wam w opisie jeszcze linki do innych fajnych, ciekawych preparatów, które też znalazłam, więc w wolnej chwili oczywiście rozwincie sobie opis, tam sobie wszystko znajdziecie, poczytacie, zobaczycie co i jak. Być może któraś z tych marek, o której Wam dzisiaj opowiedziałam, Was zainteresowała, zaciekawiła. Ja osobiście bardzo lubię markę Sysderma ze względu na zastosowaną nanotechnologię i umieszczanie substancji aktywnych m.in. w liposomach, przez co też mamy pewność, że te substancje aktywne głębiej wejdą do naszej skóry i lepiej zadziałają. Ale pamiętajcie, że marki dermokosmetyków są to marki, które bardzo intensywnie badają swoje preparaty. To jest troszeczkę inny dział kosmetyków niż kosmetyki dostępne w drogeriach, więc też on jest tutaj skierowane, te kosmetyki są skierowane do konkretnych typów skór, ale też mają konkretne, sprecyzowane działanie. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was będzie lubił marki dermokosmetyków, będzie z nich korzystał, ale wiem, że wśród Was są też osoby, które korzystają z marek dermokosmetyków i takich właśnie kosmetyków szukają. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy film troszkę Was zaintrygował, coś Was zainteresowało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i następny przegląd, jeśli chodzi o kosmetyki z kwasami, to oczywiście będą perfumerię. Zobaczymy, ile tam preparatów ciekawych znajdę, jakie preparaty, no i co też oferują. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!